W ramach Paktu dla Wsi mamy cztery filary. Te najważniejsze, a więc opłacalność produkcji rolnej i następne tworzenie pozarolniczych miejsc pracy, to są te filary, które będą powodowały wzrost dochodów mieszkańców wsi, a co za tym idzie poprawa jakości życia i na tym etapie też są instrumenty i działania, które dotyczą polityki społecznej. No, wprowadziliśmy przecież minimalną emeryturę i rentę, 1000 zł dla 340 tysięcy rolników. Też objęliśmy ubezpieczeniem obowiązkowym dzieci domowników do lat 16 i te działania, tak jak będzie następował rozwój gospodarczy, będą podejmowane inne. No, przed nami praca.